Piątek, 7 września, Marta Badiuczenko, zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu? Nowy rok z reformą, warsztaty, błocie. 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Sprawdziliśmy, co nowego w zamojskich szkołach. Ma być atrakcyjniej i ciekawiej, a co najważniejsze, szkoły techniczne mają opuszczać fachowcy z prawdziwego zdarzenia. Takie założenia przyświecają autorom reformy kształcenia zawodowego, jaka od września ruszyła w średnich szkołach zawodowych. Decyzją ministra zlikwidowano niektóre typy szkół. Nie ma naboru już w tym roku do liceum profilowanego, do liceum uzupełniającego, ale pojawiły się za to nowe możliwości i właśnie umożliwiamy słuchaczom tutaj właśnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego podjęcie takiego kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. To jest taka zupełna nowość, która umożliwia w dosyć szybkim tempie przekwalifikowanie się lub uzyskanie nowego zawodu. A więc w zasadzie adresatem takich kursów mogą być wszyscy, a więc i ci, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną i nawet podstawową starego typu i zasadniczą szkołę, więc w zasadzie wszyscy. I ten kurs jest podzielony na takie kwalifikacje, których zaliczenie umożliwia uzyskanie tytułu technika. Nowością jest również to, że do liceum może dojść osoba, która ukończyła 3-letnią szkołę zasadniczą. I wtedy ona rozpoczyna naukę już w drugiej klasie, czyli automatycznie skraca się czas nauki, za 2 lata może przystąpić do egzaminu maturalnego. Reforma zakłada również to, że szkoły mogą same opracować programy kształcenia. Nie są one już narzucone przez ministra. Zmiany mają na celu pomóc szkołom nie wypuszczać kolejnych bezrobotnych, bo będąc blisko rynku pracy pracodawców, same będą wiedziały, jakie kierunki nauki są potrzebne w danym regionie. W Zamościu ruszą warsztaty dla młodzieży poświęcone historii i kulturze Żydów. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego organizuje uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zamościu i okolic warsztaty edukacyjne. Już niedługo zaczynamy realizację warsztatów dla młodzieży szkolnej z Zamościa i okolic. Jest to część większego projektu, który realizujemy już od marca tego roku. To jest projekt pod tytułem Stworzenie Zespołu Pracowników Kultury w Centrum Synagoga. Jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My na początku, na wiosnę, przeszkoliliśmy naszych wolontariuszy. Teraz w trakcie wakacji nasi wolontariusze opracowali 3 oryginalne, niebanalne scenariusze zajęć. W trakcie warsztatów zostanie przedstawiona historia i kultura społeczności żydowskiej Zamościa, która przez stulecia współtworzyła intelektualne, religijne i kulturowe dziedzictwo miasta. Dzięki interaktywnym metodom pracy uczniowie w atrakcyjny sposób zapoznają się z treściami warsztatów. Podczas każdego warsztatu uczniowie będą mogli się dowiedzieć o historii Żydów w Zamościu, o głównych tradycjach i świętach związanych z judaizmem oraz o roli synagogi jako domu modlitwy, a także jako ważnego punktu w życiu społeczności żydowskiej. I podczas tych warsztatów przede wszystkim zależy nam na tym, żeby uczniowie poznali tę wiedzę, te informacje w sposób aktywny. Znaczy, to będą zajęcia, które będą ich angażować do samodzielnej pracy. Zajęcia odbywać się będą w Zamojskiej Synagodze od 19 do 31 września. Piłka jest okrągła, bramki są 2, ale murawa jakby trochę inna niż zawsze. W Zamościu rozegrano rewią Pucharu Polski w piłce błotnej. Rewia Puchar Polski Zamość 2012 to pierwsza edycja zawodów w piłkę błotną, która ma stać się coroczną imprezą, a na razie może zaliczyć udany start. W niedzielę 9 września odbyło się 8 meczów, które miały wyłonić mistrzów. Drużyny, które zagrały, to Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród, Błotne Orły Błotnowola, Da Grasso Zamość Chełm oraz Krzymanowski Team Podlasie Białystok. Białostoczanie oraz Błotnowolacy przyjechali do Zamościa specjalnie po to, aby wziąć udział w evencie organizowanym przez Rewię. Zamościanie mieli po raz pierwszy okazję obejrzeć mecze piłki błotnej w tym mieście. No i co do wyników, Błotny Klub Sportowy Roztocze Krasnobród wygrał zdecydowanie tą edycję Pucharu Polski, bo pokonał drużynę z Białegostoku 3-1, dalej pokonał drużynę Da Grasso 8-1, no i na koniec rozprawił się, wygrywając 6-1 z drużyną z województwa świętokrzyskiego. No i był to pierwszy, BKS Roztocze to pierwszy triumfator Pucharu Polski. Kolejna edycja, nie wiemy jeszcze czy w Zamościu, ale myślę, że na kolejnych wakacjach zamościanie będą jeszcze mieli okazję zobaczyć mecze piłki błotnej. Puchar odbywał się na specjalnie przygotowanym boisku. Ta błotna murawa nie ułatwia zawodnikom gry. Myślę, że
to jest przede wszystkim taka forma dobrej integracji zawodników, no pewnie i też forma sportu, bo jest to jakaś forma ruchu, forma rekreacji. Zawodnicy tak naprawdę są zawsze uśmiechnięci, gdy biegają po tej błotnej murawie, zawsze potem chwalą się zdjęciami, które zrobili sobie grając w piłkę błotną, no i piłka błotna w naszym kraju ciągle się rozwija. Puchary, nagrody i medale zostały rozdane podczas dekoracji w galerii Rewia Park. W piątkowym wydaniu magazynu miejskiego to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego weekendu.